Kolejne pytanie także będzie dotyczyło ruchu turystycznego, czy turystyki tak w ogóle. Panowie, pierwszy ruch turystyczny, jak wiemy, odbywa się dzisiaj przede wszystkim wzdłuż ulicy Grażyńskiego. Rynek w znacznej mierze nie spełnia dzisiaj swoich funkcji. Niewielki procent ruchu turystycznego kieruje się chociażby na ulicę 3 Maja. Czy istnieje pomysł na, tak w cudzysłowie, rozciągnięcie centrum, uatrakcyjnienie tego centrum i takie pytanie uzupełniające od razu do tego, czy zakładają Państwo w swojej wizji Ustronia stworzenie zamkniętego deptaku? Taka. O odpowiedź proszę Pana Przemysława Korcza. Proszę Państwa, ja już to mówiłem na poprzedniej debacie, dałem przykład krakowskiego przedmieścia w Warszawie. Tam też to był tylko dla ruchu kołowego, piękny odcinek Warszawy, gdzie wymyślono wespół z organizacjami pozarządowymi, aby na jeden moment, na jedno wydarzenie zamknąć ten ruch na chwilę i pozwolić się przespacerować mieszkańcom, warszawiakom po krakowskim przedmieściu, ale z inną optyką. Oni byli tym zachwyceni. I teraz, proszę Państwa, jest ruch kołowy w ciągu tygodnia puszczany na weekendy i imprezy jest wstrzymywany, można się przejść po krakowskim przedmieściu. Owszem, chcielibyśmy coś takiego zrobić i my się nie możemy bać ważnych decyzji, żeby coś zmienić faktycznie. Trzeba czasem śmiałe decyzje podejmować i spróbować wyłączyć część ulicy 3 Maja, choćby na razie na krótkie okresy czasu albo na jakieś wyznaczone terminy i sprawdzić, dać ustroniakom przejście i zobaczyć, jak by to wyglądało. Ten Ustroń tak jak kiedyś chodzono, a nie było ruchu samochodowego. Komunikacja Zawodzia, proszę Państwa, z centrum Ustronia. Dzisiaj mamy tylko ulicę Grażyńskiego i gości Radowiec. Trzeba, proszę Państwa, połączyć większą ilością traktów spacerowych w Zawodzie z bulwarami nadwiślanymi, z ulicą Nadrzeczną, pięknymi trasami spacerowymi, aby i Ustroniacy odwiedzali to Zawodzie, ale by ci turyści kanalizowali się szerzej, nie tylko w ramach tej jednej ulicy. Wtedy ich lokalna gospodarka zlokalizowana przy ulicy 3 Maja ożyłaby. Bo kiedyś trakt, jak Państwo pamiętacie, handlowy główny był od rynku w kierunku technikum. Dzisiaj jest od rynku na Zawodzie. Tamta część Ustronia obumiera. Więc trzeba by to było rozszerzyć, uatrakcyjnić, ale muszą być ku temu warunki. Był plan, który został przygotowany przez studentów Politechniki Gliwickiej, aby stworzyć piękny most o architekturze niespotykanej gdzie indziej, dodatkowy pomiędzy tymi dwoma mostami, który łączyłby te dwa brzegi i zachęcał do przejścia z jednej części Ustronia do drugiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I o odpowiedź poproszę pana Artura Kluza. Tak, rzeczywiście wiemy, że ruch turystyczny Ustronia to głównie przejście ulicą Grażyńskiego. Natomiast samo zamknięcie na dzisiejsze warunki no, nic by nam nie dało. My musimy przede wszystkim stworzyć w całym mieście studium transportowe, gdzie będziemy mieli parkingi duże, miejskie, dla turystów przede wszystkim. Jeżeli zatrzymamy na przedmieściach naszego miasta ruch samochodowy, to owszem, dowieziemy turystów do centrum i wtedy możemy próbować zamknąć ulicę. Oczywiście muszą być konsultacje społeczne przy tej okazji przeprowadzone, bo wiemy, że mieszkańcy, no tak jak można powiedzieć, każdy z nas boi się tego zamykania. Jak oni będą dojeżdżać? Jeżeli zmniejszymy ruch w centrum miasta samochodowy, wtedy mieszkańcy nie będą mieli z tym problemu i będziemy mogli to centrum w ten sposób, jak tu pan redaktor proponował, próbować zamknąć. Ale to jest nuta przyszłości. Na pewno nuta przyszłości. Natomiast rynek miasta, plan zagospodarowania, który obowiązuje na samej płycie rynku, niestety nie pozwala w tej chwili na rozwijanie przedsiębiorczości okołoturystycznej, czyli nie mogą tam powstawać tak jak w innych centrach czy miastach ładnych, turystycznych, ogródki, czy w ogóle piękne jakieś restauracje, czy obiekty służące turystom, dlatego że w tym miejscu obowiązuje plan zagospodarowania taki, że możemy tam budować tylko
obiekty administracji publicznej. Czyli możemy tam tak naprawdę wybudować jeszcze jeden urząd miasta. To będziemy się starali zmienić, aby centrum mogło żyć życiem takim, jak robią to miejscowości turystyczne. Dziękuję.